sporcie kluczem do sukcesu jest ciężka praca, co widać doskonale w klubie Bepson Bielawa. Świetne wyniki zawodników, jak chociażby ostatnia walka Mariusza Joniaka na gali Fen, podczas której podopieczny Sławomira Grabowskiego wygrał pojedynek w pierwszej rundzie. Kolejna walka do przodu i dobra pasta nam sprzyja. Także tutaj myślę, że jeszcze 2-3 walki i będziemy tutaj stać, będziemy przeprowadzać wywiad z pasem na ramieniu. Mariusz Joniak stoczył już drugą walkę dla tej federacji, wygrał te walki, walczył w karcie wstępnej. Tą walką pokazał, że zasługuje na kartę główną, czyli już tam otwarty Polsat. I powiedzmy sobie szczerze, że w najbliższym czasie zobaczymy go już w karcie głównej FN-u. W styczniu miałem pierwszą walkę na gali FN i wiedziałem, że będzie w październiku już ta walka, także cały czas gdzieś tam byłem w głowie. Przygotowania to jak zaczęliśmy. Ogólnie byłem cały czas w treningu, ostatni miesiąc był taki naprawdę ciężki, gdzie tutaj pracowaliśmy typowo pod tą walkę. Tutaj byliśmy nastawieni bardziej na stójkę, też byłem przygotowany na 3 rundy z nim, ustawiałem się tutaj też na 3 rundy, ale przy wyjściu tam z zagrożonej pozycji dla mnie udało się złapać tą głowę i udało się skończyć przed czasem. Trenowaliśmy tak jakby, można powiedzieć, w zaciszu. Wiadomo, mnie i parę sparring partnerów, no ale udało się doprowadzić go do takiej formy, głównie dzięki Adrianowi Królakowi, który poświęcał z nim te ranne treningi, przygotowania takie motoryczne, stójkowe. Udało się go tak naprawdę przygotować na ten poziom, że udało się wygrać. To jest młody, perspektywiczny zawodnik. Przypominam, że to już jest taki drugi owoc jakby naszej pracy, bo jest to Mateusz Łupaczyk, teraz jest Joniak. Tu już mamy paru takich młodych niewnych, którzy są kilkukrotnymi mistrzami Polski w tym amatorskim MMA. Także w ostatnim czasie tak nagle bardziej kierunkujemy się właśnie tą stronę MMA. Jiu-jitsu jest bazą, jak najbardziej staramy się to jiu-jitsu trzymać na wysokim poziomie, stąd dlatego Zbigniew Tyszka, znany z IBI, jest dzisiaj u nas w klubie. Ale jakby idziemy w to MMA. To po prostu nam najlepiej wychodzi, świadczą o tym nasi zawodnicy, że umiemy fajnie właśnie z Adrianem łączyć tą stójkę z parterem i nasi zawodnicy dzięki temu są w MMA wszechstronni, przez co dają widowiskowe walki. Klub Bepson Bielawa poza codziennymi treningami dba o wysoki poziom swoich wychowanków, zapraszając na zajęcia utytułowanych zawodników z całego kraju, którzy wnoszą nowe techniki umożliwiające jeszcze szybszy rozwój sportowy. Utytułowany zawodnik, taki reprezentant Polski na arenie międzynarodowej, Zbigniew Tyszka, Pirania Gdynia, w środowisku grapplerskim taki urywacz głów. Tak trochę żartobliwie, bardzo techniczny zawodnik i dzisiaj pokazuje nam tam generalnie takie techniki pod jiu-jitsu, pod MMA, to co tak naprawdę skutkuje. To nie jest moja pierwsza wizyta na Dolnym Śląsku, byłem kilka razy we Wrocławiu, też u kolegi Bartka Batko byłem i teraz przez niego nawiązałem kontakt ze Sławkiem i mnie zaprosił. Zawodnicy Sławka biją się typowo w MMA, więc chciałem pokazać taki parter, który pomoże im w przyszłości w walkach MMA. Proste techniki, bo proste są skuteczniejsze i najlepiej działają. No zapewne też znasz część tych zawodników, gdzieś miałeś okazję ich obserwować na zawodach. Jest potencjał w bielawskim klubie? No teraz Joniak bardzo ładnie zawalczył na Fenie. Poznam też innego zawodnika, Tymka, który teraz aktualnie siedzi w Warszawie, w WCA. No Sławek robi bardzo dobrą robotę. Więc tylko trzymać kciuki za to, żeby twoje techniki posłużyły im w następnych walkach. Ja za to ręczę, bo wiem, że to będzie działało. Daję 100% gwarancji. Tutaj trzeba jeździć po klubach, przekazywać sobie tą wiedzę nawzajem. Wiadomo, każdy tutaj ma swoje jakieś tam numery. No i co? No i seminarium. Bardzo na wysokim poziomie tutaj pod względem jiu-jitsu. No i na pewno mi się te numery przydadzą w moich walkach. Trzymamy kciuki za zawodników z bielawskiego klubu i życzymy im kolejnych sukcesów.